W poprzednim wydaniu Kryminalnych Opowieści zajęliśmy się tematem afery paliwowej, którą ujawniono na początku lat 2000 na Śląsku. Pozostając na tym samym terenie, tym razem skupimy się na innej aferze, określanej mianem mafii węglowej, w tle której doszło do dwóch katastrof w kopalniach, obracano dziesiątkami milionów złotych, korumpowano prezesów spółek państwowych, korzystano z wpływów politycznych, a była minister budownictwa i posłanka miała popełnić samobójstwo. Konurbacja śląska, czyli aglomeracja złożona z kilku blisko położonych miast, z których żadne nie dominuje, ale każdy pełni inne funkcje i uzupełnia się z pozostałymi, obejmuje wschodnią część Śląska i zachodniej Małopolski, a więc historyczne Górny Śląsk, Zagłębie Krakowskie i Zagłębie Dąbrowskie. Dziś to głównie obszar województwa śląskiego, od dawna słynący z przemysłu hutniczego i górniczego. Mieszka tam, zależnie od przyjętej koncepcji konurbacji, od 2,5 do 3,3 miliona osób. Wydobywany węgiel kamienny powszechnie stosuje się jako paliwo, handlując nim w milionach ton, wartych, jak można się domyślić, miliony czy wręcz miliardy złotych. Tam, gdzie wchodzą w grę tak duże pieniądze, zwykle nie brakuje chętnych, by mieć z tego coś dla siebie. I tak, już podczas swej kadencji z lat 1990-1995 prezydent Lech Wałęsa zapowiadał, że doprowadzi do rozliczenia tzw. śląskiej mafii węglowej. Nic takiego się jednak nie stało, a wręcz przeciwnie. Istotna postać tej branży na Śląsku, Barbara K. i jej firma Agencja K., radziła sobie całkiem dobrze. Kobieta już po zakończeniu prezydentury Lecha Wałęsy pojawiała się rokrocznie w rankingu najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. W 1996 roku zajęła na liście 94. miejsce, rok później setne, a w roku 1998 już 74. Jak miało się potem okazać, mechanizm działania Agencji K był dość prosty. Skupowała ona od spółek węgiel na odroczony termin płatności i sprzedawała go drożej, od razu inkasując duże kwoty od kontrahentów i częściowo znów inwestując je w zakup kolejnych partii węgla. W grę wchodziły miliony ton węgla dla sektora energetycznego, przy czym Agencja K, kupując, płaciła za tonę 1,5 złotego, a sprzedając uzyskiwała co najmniej 10% prowizję. Było to możliwe po pierwsze dlatego, że Agencja K wręczała włodarzom kilku spółek węglowych wysokie łapówki, zapewniając sobie korzystne ceny i pierwszeństwo zakupu. Miesięczne łapówki opiewały na kwoty rzędu 10-15 tysięcy złotych. Później śledczy zakładali, że największa wręczona łapówka dla prezesa jednej ze spółek węglowych wynosiła 420 tysięcy złotych. Po drugie, podrabiano klasówki, czyli dokumenty poświadczające klasę węgla, fałszywie czyniąc tani węgiel niskiej jakości droższym i wyższej jakości. Jednocześnie ceny proponowane przez Agencję K klientom wciąż pozostawały bezkonkurencyjne. Gdy długi za zakupy w spółkach węglowych na odroczony termin płatności stały się zbyt wysokie, ogłoszono upadłość Agencji K, a co najmniej 3 spółki poniosły w ten sposób straty na kilkadziesiąt milionów złotych. Firm stosujących podobny proceder było w całym kraju wiele. W kolejnych latach policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dość często rozbijały takie właśnie kilkunastoosobowe gangi węglowe. Tymczasem 6 lutego 2002 roku w powstałej 8 lat wcześniej kopalni Jasmos w Jastrzębiu Zdroju doszło do katastrofy. W wyniku wybuchu pyłu węglowego przy robotach strzałowych na głębokości 700 metrów zginęło 10 górników. 37 udało się wyjść ze zdarzenia cało, tylko kilku z nich odniosło poważniejsze obrażenia. Już w marcu 11 osób pociągnięto do odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. 6 z nich otrzymało zakazy pracy w górnictwie na okres do 2 lat, a 5 osób miało trafić przed sąd za wykroczenia w przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W kwietniu poinformowano, że w kopalni nie przestrzegano zasad i przepisów prowadzenia prac. Brakowało także należytego nadzoru kierownictwa oraz dozoru ruchu w kopalni. Jednymi z osób odpowiedzialnych za katastrofę miało być kilka jej ofiar. Zdecydowano też o przygotowaniu szczegółowego raportu na temat nadużyć w handlu węglem i sprzętem górniczym, jako że to ten ostatni mógł zawieść i doprowadzić do tragedii. Kilka lat później, w 2007 roku, tygodnik Wprost ujawnił, że raport zaginął. Miał zostać podpisany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji z lat 2001-2004 Krzysztofa Janika z SLD i przekazany innym resortom do zapoznania się z nim. Ówczesny premier Leszek Miller, również z ramienia SLD, mówił, że słyszał od Janika o raporcie, ale go nie otrzymał. Sam Janik, kiedy zaginięcie raportu wyszło na jaw,
W rozmowie z dziennikarzami stwierdził natomiast, że pamięta go tylko ogólnikowo. Były to m.in. mechanizmy korupcyjne oraz że bazował w dużej mierze na danych dostarczonych przez Wyższy Urząd Górniczy i Centralne Biuro Śledcze. Nie pamiętał natomiast, co dokładnie znajdowało się w raporcie. Nazwisko byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji pojawiło się wtedy w kontekście afery węglowej nie po raz pierwszy. W 2003 roku dziennik Rzeczpospolita ujawnił, że Janusz Ocipka, dyrektor gabinetu politycznego Krzysztofa Janika, posiada udziały m.in. w przedsiębiorstwie organizacji zaopatrzenia i zbytu Agrokompleks, czyli spółce węglowej, która nie płaciła kopalniom za węgiel kupowany od nich na odroczony termin płatności. Według redaktorów Rzeczpospolitej w innej spółce powiązanej z Agrokompleksem w Radzie Nadzorczej zasiadał sam minister Janik. Jesienią jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości złożył w tej sprawie do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dość szybko umorzono je ze względu na brak dowodów przestępstwa. Nie oznaczało to jednak końca sprawy węglowej. W 2005 roku rozpoczęły się aresztowania realizowane m.in. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najpierw wpadło dwóch biznesmenów prowadzących firmę Funa, podejrzanych o wręczanie łapówek urzędnikom Państwowej Spółki Węglowej. Pierwszy z ujętych był samorządowcem ze Śląska z ramienia SLD. Ich spółka miała pośredniczyć w dostawach węgla dla sektora energetycznego według wcześniej opisanego mechanizmu. Były to duże ilości, kupowane taniej, a sprzedawane drożej, ale wciąż w atrakcyjnych cenach, jako węgiel wyższej jakości niż faktyczna. W ten sposób mogli zarobić nawet milion złotych. Dalej zatrzymana została wspomniana wcześniej Barbara K., właścicielka firmy Agencja K., podejrzana m.in. o przestępstwa korupcyjne. Nazywano ją Alexis Polskiego Górnictwa lub Śląską Alexis, co było nawiązaniem do postaci Alexis Carrington z serialu Dynastia. W tym samym czasie zarzuty przekroczenia uprawnień przy prywatyzacji polskich hut stali usłyszał były poseł SLD i współtwórca Polskiego Towarzystwa Węglowego razem z Barbarą K. w 1995 roku. Andrzej Esz, opisywany przez media jako śląski baron SLD. To dość barwna postać. W latach 70. i 80. pracował w hutach i kopalniach. Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W ostatniej dekadzie XX wieku zasiadał natomiast w zarządach różnych spółek, by w latach 2001-2003 sprawować urząd wiceministra gospodarki, z którego został odwołany po ujawnieniu posiadania przez niego udziałów w prywatnej spółce Camport, co było złamaniem ustawy antykorupcyjnej. Oraz wiceministra Skarbu Państwa w 2004 roku, już po zbyciu udziałów w spółce. Śledczy uważali, że w latach 2002-2003 razem z kilkoma osobami miał dopuścić się płatnej protekcji, proponując korzystną prywatyzację polskich hut stali korporacji United States Steel w zamian za prowizję w wysokości 30 milionów złotych. Ostatecznie od 2003 roku rozmowy na wyłączność prowadzono z inną korporacją, z Wielkiej Brytanii, która objęła 70% udziałów w polskich hutach stali. Wówczas przedstawiciele United States Steel powiadomili śledczych o możliwych nieprawidłowościach przy prywatyzacji. Andrzej Esz nie przyznawał się do winy. Groziło mu do 3 lat pozbawienia wolności. W 2006 roku media donosiły, że mafia węglowa mogła zarobić już ogromną kwotę 50 miliardów złotych. Ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Ludwik Dorn, postulował wtedy, by wszcząć śledztwo w sprawie osób, które z resortu wyprowadzają dokumenty na temat afery węglowej. Nie było praktycznie wątpliwości, że taka sytuacja miała miejsce. Pozostawało ustalenie, kto za tym stał. 21 listopada 2006 roku w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej doszło do katastrofy. Wybuchł metan, a potem eksplodował pył węglowy. Zginęły 23 osoby, 8 górników pracujących w kopalni i 15 pracowników z zewnętrznej firmy Mart. Nie mieli szans na przeżycie ze względu na nagły wzrost temperatury. Reakcją rządu było przeprowadzenie przeglądów we wszystkich kopalniach w kraju. Tym bardziej, że tragedii prawdopodobnie dałoby się zapobiec. Wcześniej, w lutym tego samego roku w kopalni Halemba ujawniono podwyższone stężenie metanu. Doszło do wybuchu, a w jego efekcie do zawalenia się chodnika. Górnikom udało się uciec. Uwięziony i lekko ranny pozostał tylko specjalista do spraw metanu. Dzięki temu, że miał przy sobie coś do picia, a pęknięta rura dawała mu dostęp do chłodniejszego powietrza, przeżył pod ziemią 111 godzin. Gdy dotarli do niego ratownicy, o własnych siłach przeszedł korytarzem do miejsca, skąd wyciągnięto go na powierzchnię.
jak widać, nie wyciągnięto z tego odpowiednich wniosków. 25 kwietnia 2007 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja wkroczyły celem przeszukania i zatrzymania do domów 11 osób na podstawie nakazu prokuratora okręgowego w Katowicach w sprawie afery węglowej. Ujęty został m.in. były poseł akcji wyborczej Solidarność Henryk D., który usłyszał zarzuty korupcyjne. Kolejną osobą, wobec której podejmowano te czynności, okazała się była minister budownictwa z lat 1993-1996 i posłanka SLD z lat 1989-2005 Barbara Blida. Podejrzewano ją o pośrednictwo w przekazaniu 80 tysięcy złotych łapówki od Barbary K. Zbigniewowi B., byłemu prezesowi Rudzkiej Spółki Węglowej na przełomie 1997 i 1998 roku. W wątkach śledztwa dotyczących Blidy pojawiły się też kwestie rzekomego nielegalnego finansowania kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego z 1995 roku oraz wymienionego wcześniej Polskiego Towarzystwa Węglowego, które zrzeszało spółki węglowe i stało m.in. za lobbowaniem zmian w prawie dotyczącym sektora węglowego. W trakcie przeszukania Blida poprosiła o możliwość skorzystania z toalety, gdzie udała się z nią jedna z funkcjonariuszek ABW. Była posłanka miała nagle wyciągnąć z szafki rewolwer Astra 680 i śmiertelnie postrzelić się z niego w klatkę piersiową. Wokół sprawy pojawiło się wiele wątpliwości. Wynikały one m.in. z tego, że kamery funkcjonariuszy ABW zarejestrowały jedynie wejście do domu i rozmowę z mężem Blidy, a nie pokazywały, co dokładnie stało się w toalecie. Śledztwo dotyczące łapówek mających ułatwić zakup milionów ton niskiej jakości węgla w niskich cenach to nie jedyne, czym miała zajmować się mafia węglowa. W oddzielnym śledztwie badano wątek instalowania w kopalniach starych, niekoniecznie sprawnych maszyn, za zgodą prezesów kopalń, którzy mieli w zamian otrzymać po kilkanaście tysięcy dolarów łapówek. Tak miało się stać w kopalniach Budryk i Zofiówka. Podejrzewano, że podobnie mogło stać się w przypadku kopalni Jasmos oraz Halęba, gdzie doszło do tragicznych katastrof odpowiednio w 2002 i 2006 roku. 19 grudnia 2007 roku powołano Sejmową Komisję Śledczą do wyjaśnienia sprawy śmierci byłej posłanki Barbary Blidy. Jej przewodniczącym został potem ówczesny poseł SLD Ryszard Kalisz. W tym samym czasie dobiegło końca śledztwo prokuratorskie w sprawie afery węglowej. Głównym świadkiem, który ujawnił mechanizmy i powiązania w ramach procederu, była Barbara K., właścicielka firmy Agencja K. W informacjach przekazanych śledczym obciążała m.in. właśnie Barbarę Blidę. Ostatecznie na ławie oskarżonych miały zasiąść cztery osoby. Były wiceprezes Rudzkiej Spółki Węglowej Wiesław K., były prezes Nadwiślańskiej Spółki Węglowej Jerzy H., były poseł AWS Henryk D. i Jacek W., współpracownik Barbary K., który wręczał łapówki włodarzom spółek węglowych. W lutym 2008 roku wszczęto natomiast śledztwo w sprawie nielegalnego finansowania partii SLD i Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1994-2004 przez osoby powiązane z aferą węglową. Badano m.in. wątek Stowarzyszenia Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych Nasz Dom, które założyła Barbara K. Miało ono pomagać mieszkańcom i firmom z problemami finansowymi czy socjalnymi. Ujawniono jednak, że prezes naszego domu, Zbigniew K., startował na radnego Siemianowic Śląskich z ramienia SLD z poparciem m.in. Barbary Blidy, Andrzeja Esz czy Ryszarda K., innego byłego posła SLD, który ujawnił potem te powiązania. Miesiąc później, na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny, skazana została Ewa K., biorąca udział w ustawianiu przetargu na likwidację ściany wydobywczej, podczas której doszło do katastrofy w kopalni Halęba w 2006 roku. Kobieta przyznała się do winy i wnosiła o wymierzenie kary bez procesu. Na ogłoszeniu wyroku nie pojawiła się. W listopadzie natomiast w sprawie katastrofy oskarżono byłego dyrektora kopalni Kazimierza D. i 17 innych osób, m.in. głównego inżyniera, dyspozytora czy właściciela zewnętrznej firmy MART. Zarzuty dotyczyły łamania przepisów czy fałszowania odczytów z metanomierzy. W postępowaniu przesłuchano ponad 350 świadków. Listopad 2009 roku to natomiast przeniesienie sprawy Barbary Blidy do prokuratury okręgowej w Łodzi. Ta nie stwierdziła, by przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia ktoś zacierał ślady czy niszczył dowody,
ale przedstawiła zarzuty niedopełnienia obowiązków Grzegorzowi S., byłemu funkcjonariuszowi ABW, odpowiedzialnemu za grupę realizującą przeszukanie i zatrzymanie w domu Blidy. Nie przyznawał się do winy. Wnosił o uniewinnienie, zaś prokuratura o 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i 5-letni zakaz sprawowania funkcji publicznych. W 2013 roku sąd pierwszej instancji skazał go faktycznie na takie pozbawienie wolności w zawieszeniu, ale nie orzekł zakazu sprawowania funkcji publicznych. W 2010 roku powstał fabularyzowany film dokumentalny Sylwestra Latkowskiego i Piotra Pytlakowskiego Wszystkie ręce umyte – sprawa Barbary Blidy. Główną rolę zagrała w nim Adrianna Biedrzyńska. Lipiec 2011 roku przyniósł zaś raport końcowy Komisji Śledczej w sprawie śmierci byłej posłanki. Postulowano o przedstawienie zarzutów byłemu szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Bogdanowi Święczkowskiemu oraz byłemu wiceszefowi ABW Grzegorzowi O., a także postawienie przed Trybunałem Stanu byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prawo i Sprawiedliwość nie zgadzało się z tymi postulatami i przedstawiało zdanie odrębne. Jak wiadomo, dziś Bogdan Święczkowski pełni funkcję prokuratora krajowego, Jarosław Kaczyński jest wicepremierem, a Zbigniew Ziobro ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Miesiąc po raporcie Komisji Śledczej zapadł wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie byłego posła AWS Henryka D., na którym ciążyły zarzuty korupcyjne. Skazano go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i 15 tysięcy złotych grzywny za przyjęcie łapówki w wysokości 100 tysięcy dolarów od Barbary K. Potwierdziła to ona sama w swoich wyjaśnieniach. Łapówka miała zostać wręczona w 2 ratach w okresie od grudnia 1997 do maja 1998 roku, łącznie na kwotę 350 tysięcy złotych. Pieniądze miały być docelowo przekazane nieżyjącemu już ówczesnemu ministrowi sportu Jackowi Dębskiemu, aby zięć Barbary K. mógł zostać jego doradcą w gabinecie politycznym. Nie wiadomo, czy pieniądze trafiły do Dębskiego, a Henryk D. zaprzeczał też, jakoby sam miał je przyjąć. Wiadomo natomiast, że zięć Barbary K. faktycznie został doradcą ministra. Henryk D. zapowiadał odwołanie od wyroku. Najpierw w pierwszej instancji w 2012, a potem już prawomocnie w 2013 roku uniewinniono Barbarę K. od zarzutów korupcyjnych oraz nieprawidłowości przy załatwianiu dotacji państwowych, m.in. na usuwanie szkód górniczych czy regulacje rzeki Rawy. Jako że jej wiedzę uznano za wiarygodną i kluczową w rozpracowaniu afery paliwowej, skorzystała ze swoistego przywileju bezkarności. W procesie uniewinniono też córkę Barbary K., która prowadziła własną firmę. Sama Barbara K. po latach razem z mężem miała założyć agencję konsultingową. Listopad 2015 roku to wyrok Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej w głównym wątku afery węglowej, utrzymany potem w 2016 przez Sąd Okręgowy w Gliwicach. Wiesław K., były wiceprezes Rudzkiej Kompanii Węglowej, został skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności i 90 tysięcy złotych grzywny za przyjęcie 420 tysięcy złotych łapówki od Barbary K. Jerzy H., były prezes Nadwiślańskiej Kompanii Węglowej, usłyszał karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu i 75 tysięcy złotych grzywny. Natomiast Jacek W., współpracownik Barbary K., na 2,5 roku za kratkami i 90 tysięcy złotych grzywny. Co ważne, sąd mimo medialnego określenia mafia węglowa zaznaczył, iż nie była to zorganizowana grupa przestępcza. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli zainteresowały Was kryminalne opowieści na temat afery węglowej, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy też do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O aferze węglowej ze Śląska można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.